dobrze być grubasem. To co, ciołóweczkę, lecimy z tematasem. No to hej, kochany człowieku, witam cię oczywiście wujek Prada z wielką miłością na swoim kanale. Dzięki za subskrypcję. Jeśli tego nie robisz, no to kurwa tego nie rób. Nie, bo to kurwa i znowu kurwa. No dobra, dzisiaj miał być o tym, czy dobrze być grubasem, czy nie. Generalnie biorąc, to jest totalnie pytanie z dupy. No bo różnie dobrze można było zapytać, czy dobrze jest być wysokim czy niskim. Ale hej, na to czy jesteś wysoki czy niski nie masz wpływu, no a tutaj możesz zawsze schudnąć lub możesz też przytyć. I tak, i nie. Dobra, poruszę parę wątków. Wiadomo, skaczy, nie spisuję tego na kartce, więc będę skakał. No przede wszystkim, czy można dobrze się czuć w nadwadze? Ja cię uważam, że tak, dzisiaj mam no sporą nadwagę. No, używam słowa nadwagę, no bo według tam statystyk takich ja cię ważę tam około 118 kg, o ile dobrze pamiętam. No to kurde, przy wzroście 1,76 m, chociaż może już się skurczyłem, bo mam powyżej 50 lat, to będę się czuł kurczy. No dobra, ale nie o wzroście, dzisiaj będzie o wadze. No i mam tą nadwagę. Czy dzisiaj jest dobrze mieć z tą nadwagą? Czy jak się z tym czuję? Generalnie czuję się z tym dobrze. Kiedy mi z tą nadwagą jest niedobrze? No, jeśli nagle, nie wiem, chciałbym pobiec, no to bieganie jako grubas no jest problemem. To jest w cholerę niefajne. No, bolą nogi, masz zadyszkę, kurde, no bo jednak ważę, wiozę ze sobą 40 kg więcej. Wujas, nie wiem, czy wiecie, kiedyś biegał maratony? Tak, zrobiłem parę maratonów, nie wiem, 4, 5, nie wiem, ciężko mi zliczyć, mam w cholerę medali, muszę je w końcu wywalić. No i zrobiłem parę Ironmanów, kurde, wtedy ważyłem 72 kg, kurde, czyli 72 w pamięci, czyli kurwa, 50 kg mniej ważyłem. No to wiadomo, że jeśli dzisiaj noszę taki plecak smarcu na sobie, czyli 50 kg, no to jest mi ciężej. No i wtedy, w takim przypadku, jakbym chciał uprawiać sport, to bycie grubasem nie polecam, żeby było jasne. Chyba, że uprawiasz sumo, no to kurwa, jak najbardziej, bycie grubasem jest fajne i właśnie o to chodzi. Jeśli ja dzisiaj idę w tą stronę, żeby czuć się dobrze ze sobą, niezależnie jak wyglądam, co robię, ile mam pieniędzy, czy zawsze mi się tak udaje. No nie udaje mi się, bo często mam nawyk myślenia, że ktoś może mnie nie akceptować, dlatego że jestem gruby. Ktoś może mnie nie akceptować, że jestem taki czy owaki. Ale zawsze zadaję sobie pytanie, kurde, stary, jeśli naprawdę chciałbym być chudy i będę to robił tylko dlatego, że ktoś mnie nie lubi, albo ktoś się ze mnie śmieje, to jest kurwa totalnie zdupska, za przeproszeniem. Nie polecam tej formy. Czasem kiedyś schudnę i znowu będę fit? Może będę, może nie będę. Wiecie, no często ludzie, no dobra, wujasz tak gada, że się dobrze czujesz. Dla niektórych ludzi jest ciężko wierzyć, że są grubasy, którzy się dobrze są czuje. Ja do nich też należę, ale dzisiaj myślę, że też czułbym się dobrze, będąc chudy. Dzisiaj coraz bardziej, tak jak mówiłem przed chwilą, no mógł dostać więcej, wiecie, to jest, no w cholerę, to jest tak, kurde, kiepskie, wiecie, rok temu byłem na farmie, a tam sobie zrobiłem post 20 parę dni, tam naprawdę pracowałem, więc telewizja nie pokazywała, że tego knuliśmy, robiliśmy, zresztą teraz to w ogóle, bo na tej farmie też byłem mistrzem knucia. Ja schudłem 20 parę kilogramów. Wszystko, ja z prawo teraz tak trzymam. Pierdolę to, ja nie chcę trzymać. Ja nie chcę ciągle trzymać, kurde. Ja chcę po prostu żyć. Żyć niezależnie, czy jestem chudy, czy jestem gruby, czy mam brodę taką, jaką mam. Ludzie mają dla mnie rady, kurde, żebym nie wiem, kupował olejki, żebym czesał i tak dalej. Żebym schudł, bo to jest niezdrowe i tak dalej. Ja wam serdecznie dziękuję, bo nawet nie odbieram tego, a tak. Ja dzisiaj odbieram to wasze gadanie, pisanie przede wszystkim, jako to, czy się o mnie troszczycie. Dziękuję, kochani, dziękuję, że się o mnie troszczycie. Ja dzisiaj działam tak i wyglądam tak. Widocznie dzisiaj bycie tym grubaskiem jest mi po coś potrzebne. Dzisiaj w ogóle, jeśli wejdzie mi we łbie, że naprawdę będę chciał zrzucić sobie te kilogramy, to
wolę to robić z radością, żeby to była przygoda, nie Boże, jak ciężko walczyć, pokonywać siebie, nastawiać budzik, się nie chce, ale się trzeba zmusić. Kurwa, nie chcę się zmuszać, mam 50 lat. Większość mojego życia się zmuszałem właśnie. Żygam zmuszaniem, kurde. Nie chcę się zmuszać. Nie chcę się zmuszać, kurde, właśnie do tej fit sylwetki, bo tak jest powiedziane. Nie chcę się zmuszać do mitu bycia zdrowym, kurde. Kurwa, nie. No i co? Tyle chciałem wam przekazać, więc uważam, że może być szczęśliwy na taką grubas. No oczywiście ktoś powie, o pierdolisz, bo jesteś gruby, dlatego co masz do powiedzenia? No kurde, to jest mój łeb. Są ludzie, którzy wiedzą lepiej od was, jak wy się czujecie. Kurde, wow. No to dla tych wszystkich ludzi pozdrawiam. A teraz WS robi formę, czukos. Robimy formę. Nara, frajerzy. Dobra. Stać się tych wykupów na dziś.